Cześć, witajcie w pozytywnej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak ugotować brukselkę. I chociaż dla wielu z nas brukselka jest koszmarem z dzieciństwa, warto zrobić do niej kolejne podejście. Przed gotowaniem brukselkę trzeba umyć, oczyścić z zewnętrznych, poplamionych, zepsutych liści i odkroić wystającą część małego głąbka. Tak samo jak przy gotowaniu kalafiora, tutaj też w głąbku warto zrobić nacięcie w kształcie litery X. Dzięki temu brukselka ugotuje się szybciej. Jeszcze przed gotowaniem oczyszczoną brukselkę zostawiam do namoczenia w bardzo zimnej wodzie na 5 minut. Następnie ostrożnie wkładam brukselkę do gorącej wody, wkładam ją nacięciami do dołu. Najlepiej gotować brukselki na patelni, tak żeby była ich tylko jedna warstwa. Woda do gotowania może, ale nie musi być delikatnie osolona. Doprowadzę wodę do wrzenia, przykrywam i gotuję przez około 5 minut. Następnie odkrywam i w zasadzie brukselka jest już gotowa, chociaż można jeszcze potrzymać ją trochę na ogniu, żeby odparowała woda trochę bardziej. Zamiast w samej wodzie brukselkę można też ugotować w wywarze warzywnym z dodatkiem odrobiny masła albo w mleku. Ponakrawane w ten sam sposób brukselki można też ugotować na parze. Ugotowaną brukselkę można podać na wiele sposobów. Podstawowy sposób to polanie jej masłem z bułką tartą. Można też po ugotowaniu odcedzić ją i usmażyć na maśle na patelni. Koniecznie dajcie znać, czy lubicie brukselkę. Zapraszam też po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl.